Polskie Radio Białystok. W te pierwsze 30 minut nie było tak, jak bym chciał w naszym wykonaniu. Zdarzyliśmy sobie jedną sytuację, w której Jezus Imaz uderzał. Natomiast na pewno Lechia była w tym okresie groźniejsza. Tak naprawdę bramka nas dopiero pobudziła do tego, żeby lepiej grać i na pewno to musiała być nasza reakcja na następne spotkania lepsza. Też nie na druga połowa, jeśli chodzi o stworzenie jakiejś sytuacji, bo Lechia jest zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, nie zwłaszcza są stwarzać sytuację, a potrafiliśmy to zrobić. Patrząc, jaki to jest dla nas teren, to na pewno tym utrzymujemy, bo muszę sobie przeznaczyć o 3 punkty, ale myślę, że teraz są spotkania u siebie, które ta motywacja i ta koncentracja musi być bardzo duża. Dziękuję. Poproszę o pytania. Trenerze, ja zapytam o tę bramkę straconą, bo pan mówił przed meczem, że trzeba właśnie być skupionym, agresywnym, doskakiwać i znowu tutaj mamy taki przykład. Może trochę na przypadku było, bo tylko odbiło się od przytyla, ale czy leciało tak, lądem, tak długo w powietrzu, że tam można było reagować. No czego tam zabrakło? Arsenicia, Węglarza, Wózickiego? Kto tam? Czy to taka zespołowa, że tak powiem? Było kilku zawodników jeszcze, bo przede wszystkim wiemy, jakim środkowaniem dysponuje Melodynowicz. Myślę, że nie to on tą piłkę dośrodkował. Na tyle było spóźnienie tego dośrodkowania, że ta piłka poszła po nocy takim lekkim rikoszetem i odpadła z tego bramka. No, nie chcę tam oceniać po kolei, kto zawinił, ale na pewno mocno to zwracaliśmy uwagę i też dziękujemy, że gdzieś tam pracowaliśmy w treningu na tym, żeby do takiej sytuacji nie chodziło i dopiero bramka to zmieniła. Tak? Na pewno prowadzenie z meczem z Zagrebie tych dośrodkowań było mniej, aczkolwiek jeszcze tu jest do poprawy w tym sektorze boiska, na pewno nasza gra. Jeszcze zapytam o zmianę Juana Kamary na Bartka Bidę. Po tym, co pokazał Kamara i w drugiej połowie Bidę, to na nie dziwi. No i trochę szkoda, chyba że ten Juan tak nie może jakoś w tej gronie się odnaleźć na razie. No pewno wie pan, na boisku może być taka sytuacja, że gra się skończy spotkanie, natomiast musi być widoczna taka wera tej cechy policjonalnej. Na pewno tutaj troszkę tego brakowało z jego strony w pierwszej połowie, bo musi być agresywniejszy i czasami może komuś w ofensywie coś nie wychodzić, ale w defensywie musi na pewno więcej pomagać i myślę, że sam sobie zdaje sprawę, że stać go na więcej, my też na niego liczymy. Tutaj nikt nie, że tak brzydko powiem, nie kasuje pod takim spotkaniem, bo wiemy, jaki ma potencjał, ale no liczymy na więcej z jego strony, bo przed Barkiem na pewno wówczas mieliśmy już takie bardziej dwa skrzydła widoczne, tak? bo w pierwszej połowie tylko graliśmy jakby bardziej jedną stroną, a w drugiej połowie i Tomas kilka akcji napędziły, oczywiście też to w środku nie się wyglądało, ale zgadzam się tutaj z panem. To jeszcze tylko ostatnie, przepraszam kolegów, że trzecie pytanie, chyba właśnie bardzo ważny ten gol Ogniena, on musiał wreszcie się przełamać i może też trochę przypadków, tym było, że z drugiej strony tam Kuba Wójcicki ładnie podostrzył, jak to się mówi, piłka wpadła pod nogi, no i instynkt killera zachował. Nie ma, nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy, a tutaj akurat Piotrek powie, że to błąd jego zespołu, ja powiem, że dobry pressing, to zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak, ale to się jest najmniej istotne, natomiast konkretnie do pytania, no to cieszy mnie jego bramka, bo ja wiem, jak on pracuje, wiem ile poświęca czasu i nie trzeba go do treningu dodatkowego, na przykład gdzieś tam motywować, sam potrafi w niebo przyjść. Oczywiście to nie chwalę, to jest normalna rzecz. Zawodnik, który nie gra, to pracuje jeszcze więcej i tak to powinno wyglądać. Dzisiaj zdobył bramkę, myślę, że bardzo ważna dla niego, ale również dla nas dodała na punkt, a wierzę w to, że jemu pomoże w następnych spotkaniach. Dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania, tak? Już się boję. Panie trenerze, na początku może dzisiaj wszystkie zmiany były ok. Podpisywał też się dało. Dziękuję, że także dzisiaj wszystkie wyszły. Takie pytanie właśnie odnośnie Mudlińskiego, bo w Lubinie tydzień temu, kiedy byłem, widziałem, że pan mu dał około 10 minut, dzisiaj dostał około 30 minut. Czy można zachować ten jakby cykl, że w następnym meczu już u siebie w Białymstoku dostanie drugą połowę całą, być może coś więcej, czy powie pan tak jak zawsze, że to zależy, jak przepracuje pan jego cykl? Ja tak nigdy nie mówię, więc nie będę tu panu. Wydaje mi się, że jestem trenerem, który nie prawi tu pana. Staram się mówić sytuacji tak, jak wygląda. Ja powiem panu dokładnie konkretnie, dlaczego tak było. W Lubinie bardzo dobre spotkanie był Patryk. Dzisiaj
na pewno nie był tak widoczny, napracował się, ale widzieliśmy, że z przodu potrzebujemy zmiany i to było to spowodowane. Oczywiście rywalizacja jest, na kogo dzisiaj nie wiem, 10 minut po spotkaniu powiedzieć, do kogo postawię i nie dlatego, że nie chcę panu powiedzieć, to naprawdę nie wiem. Mam czas i na treningi, ale też na zastanowienie się pod kątem też przeciwnika, tak? Także no, lepiej mieć taki problem niż mieć taki, że się nie ma kogo ustawić. I drugie pytanie jeszcze. Dzisiaj tak zauważyłem, że Jagiellonia zagrała w zasadzie tak, jak tydzień temu zagrało Zagłębie, czyli Zagłębie w pierwszej połowie troszeczkę odpuściło, wydyktowaliście grę. W drugiej połowie, tak jak sam pan przyznał tydzień temu, troszeczkę odpuściliście, a teraz role się tak jakby zamieniło, no ale było to jakby chyba spowodowane też wynikiem, bo zupełnie inaczej. Częściowo się z panem zgodzę, na pewno 30 minut, tak powiedziałem, na tym, bo później, nie pamiętam dokładnie, w tym momencie bramka padła. No i tak około 30 minut zaczęło coś się dziać, bo mieliśmy stały fragment, gdzie było groźnie i ta bramka nie uznała i też kontrowersja, nie wiem, może to nie jest kontrowersja, ale strzał światło bramki, gdzie tam się tam piłka z ławki wydawało nam się, że się od ręki odbiła, więc ja tutaj nie odnoszę się do sędziego, tylko do stworzonej sytuacji przez nas, ale to było za późno. Sami zauważyliśmy na noc w szatni, że no, początek na pewno nie był taki, jak byśmy chcieli. Myślę, że mimo wszystko gdzieś tam aż tak na wielkie nie zdominowało, jak my ludzie tydzień temu w analogicznym okresie gry, ale na pewno lepiej w tym oczywiście była zespołem lepsza. I ostatnie pytanie jeszcze. Jak pan ostatnie, naprawdę. Lubin i Gdańsk, dwa punkty. Czy z tej takiej serii wyjazdowej jest pan zadowolony, średnio zadowolony, poprawnie i teraz dwa mecze znowu u siebie, Zabrze i Kraków? Jeszcze coś powiesz? Koło ratunkowe. W publiczności. Krótko jedno zdanie. Biorąc pod uwagę to, jak te spotkania oba wyglądały, uważam, że 4 punkty powinniśmy mieć. Czyli dzisiaj remis i